bardzo wiele rzeczy przydałoby się jeszcze. Przede wszystkim jeśli chodzi o centrum, bo znajdujemy się w centrum, przydałoby się dużo więcej parkingów. Płock mógłby pretendować do takiego miasta slow city. Łazienek. Łazienek w jakim znaczeniu? To znaczy, no, publicznych toalet nie ma. To na pewno jest duży problem. O, może miejsca pracy. Tylko tyle. Skatepark. Bo dużo ludzi, którzy bardzo by tego chcieli. Tworzenia większej ilości parkingów tylko po to, żeby ożywić to miasto. Aquapark. Takie bardziej miejsca rozrywkowe. Mi na Tumskiej brakuje sklepów. Kiedyś to było mnóstwo sklepów, teraz tutaj wszystko powoli znika. Więcej miejsca, gdzie można by było rysować, malować. No praktycznie całe centrum przeniosło się z centrum na Podolszyce, na obrzeża, a w centrum nie ma nic do roboty. Dom kultury dla dzieci. Taki z prawdziwego zdarzenia, jakiś duży. Tu dzieci chodzą, moja wnuczka też chodzi, ale to bardzo ciasne jest pomieszczenie. To centrum z powrotem do centrum. Więcej zieleni i kwiatów. Przede wszystkim kwiatów. Kwiatów, oczywiście, że kwiatów wiosna jest, to radośniej by było i weselej dla nas wszystkich. Żeby ożywić to centrum, które w tej chwili troszeczkę zamiera, ponieważ pojawiają się nowe galerie, nowe centra handlowe i one zaczynają właśnie przyciągać chociażby bezpłatnymi, wielkimi parkingami. Brakować to w każdym mieście brakuje coś. W Płocku też na pewno, ale w większości Płock jest tak ustabilizowany, że nie można narzekać na nasze miasto. Wracając jeszcze, bo mamy atrakcyjne tutaj, bardzo atrakcyjne nabrzeże, znaczy Wzgórze Tumskie. A więc znowu mamy piękny amfiteatr, ale można by było dużo więcej imprez organizować. Tak, nie, ogólnie więcej imprez, bo myślę, że Płock ma wielu, bardzo dużo, wielu ludzi młodych, którzy chcą się zabawić, ale niestety w Płocku jest mało takich miejsc. Można ściągać by ludzi też z innych miast. Mało placów zabaw jest, jeśli odnośnie właśnie małych, jak to się mówi. Pojawiło się molo, które praktycznie ogromne pieniądze i nie ma jakiegoś... I to molo, no nie wiem po co jest, chyba tylko dla efektów jakichś takich wizualnych, ale generalnie praktyczne. Brakuje takiego praktycznego podejścia, jeśli chodzi o centrum. Może trochę dla młodzieży jest za mało jakichś takich typowych lokali młodzieżowych, chociaż nie chodzę na nie do nich, ale patrząc tak obiektywnie, załóżmy, prawda, na te. Nie ma jakiejś koncepcji stworzenia superkomunikacji w mieście, a można byłoby to zrobić za te same pieniądze lub niedużo większe. O, galerii za dużo, tak, zdecydowanie za dużo. Na pewno nie kolejna galeria. Więcej placów zabaw dla dzieci, to na pewno, bo jest mało. Albo gdzieś na obrzeżach. Deptak to jest niewypał. Tu szkoda nawet, że ta ulica nie jest przejezdna, ponieważ ta ulica zaczyna zamierać. Niech pani zwróci uwagę. Są fontanny na środku. Gdyby ta ulica była chociażby przejezdna dla niektórych tylko samochodów, ona by mogła żyć wtedy. To, co zrobili, to jest niewypał. To jest wyrzucenie pieniędzy. Ten deptak, on nie pasuje w ogóle do atmosfery. Ja tutaj się urodziłam, wychowałam, mi się ten deptak nie podoba. Bezdomnych, żeby było mniej. Znaczy jakieś imprezy kulturalno-oświatowe, żeby więcej jak przyjeżdżały do Płocka, żeby to ożywiło tutaj nasze centrum. Place zabaw ciekawsze, fajniejsze, no to dla dzieci na pewno. Pracę, żeby ludzie mieli, młode, pracy. Pani, mieszkań brakuje, wszystkiego brakuje, na kupie się mieszka. Trzeba założyć, żeby ludzie mieli pracę. Jeżeli do 67 lat mają dożyć, to trzeba im dać pracę, no a jak nie mają pracy, no to ja. Mało zieleni jest przede wszystkim. Usunęli stare drzewa piękne, które cień dawały, a w tej chwili posadzone są drzewa i to jest zaniedbane. Dużo budynków jest do remontu, dużo ludzi mają wysiedlać, ale to takich wysiedlają pozolnych. Są budynki, które już prawie zawalają się, a ludzie jeszcze w dalszym ciągu mieszkają. Jest wiele takich inwestycji, które by się tu w Płocku przydały. Przede wszystkim wyremontować niektóre kamienice na Tumskiej, bo są w tragicznym stanie. Jest dużo, dużo rzeczy, by powiedział, pół dnia by zeszło. I dla dorosłych jakieś rozrywki. O, właśnie, dla dorosłych. Jakieś fajne potańcówki, wieczorki, to by się nam przydało. Nam, dorosłym, na pewno tak.
pierwszym miejscu rozrywki dla starszych. Właśnie tak, tak. Prosimy to o załatwienie. Lubię to miasto. Bardzo lubię. Podoba ci się w Płocku? Podoba. Fajnie jest? Fajnie. A lubisz chodzić na place zabaw? Mhm. Duże są te place? Tak. A mogłyby być większe? Większe. Nie wiem. A co by pan chciał, żeby było? Też nie wiem. A w co miasto pana zdaniem powinno zainwestować? Też nie wiem. A co pan wie? Nic nie wiem. Fajnie się z panią rozmawia, naprawdę bardzo miło. Ale nic nie wiem. A chociażbym coś wiedział, to